Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grandtury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. I tak, tym razem lek na kolarski ból dupy aplikuję ja, czyli pseudoprofesor kolarstwa Piotr Klin. No a dzisiaj nie ma z nami, jak to ostatnimi czasy, Pawła. Paweł świętuje, śledzikuje, ale mam ze sobą marynarza. Zapytacie, dlaczego, co robi tutaj marynarz, wirtualny marynarz, co robi tutaj marynarz w naszym podcaście? No jest to Wojciech Pszczolarski, czyli reprezentant Polski na torze, reprezentant Polski na wirtualnych szosach zwiftowych, no i również marynarz. Witaj, Wojtku. Cześć, dokładnie. No, nikt chyba jeszcze do mnie marynarzu nie mówił, oprócz terenu jednostki wojskowej, więc fajnie usłyszeć. No tak, ale tak może chciałem zacząć od Zwifta, ale też, o ile dobrze kojarzę, no to byłeś na igrzyskach wojskowych i to w takiej słynnej miejscowości też nie tak dawno Dokładnie, temu. Dokładnie, słynnej miejscowości w prowincji Hubei, w miejscowości Wuhan w Chinach. Ale jeszcze chwilkę, nim ta pandemia stała się taka popularna, tak, nim wyskoczyło po prostu informacja o tej pandemii. Więc no ja czuję się okej, okay. Czułem się okej, okay, więc raczej nic mi nie było, jeśli chodzi o tego słynnego koronawirusa z Wuhan. Bo tak, jeżeli możesz przypomnieć, no to te igrzyska to było gdzieś dosłownie no tak parę miesięcy przed, nie to, że tam... Niecałe półtora miesiąca, tak naprawdę byliśmy tam od połowy października, wróciliśmy tak naprawdę na Wszystkich Świętych, na 1 listopada do Polski. Więc a zaraz gdzieś w grudniu rozpętała się ta cała pandemia, więc no miesiąc przed. Czyli tak jak to jest, człowiek ucieka i nawet nie wiedział, że ucieka przed takim kataklizmem. Wojtku, a zapytam cię, bo teraz wiesz, no wszystko na cały świat kręci się, można powiedzieć, stoi w miejscu i kręci się na trenażerze, jeżeli chodzi o świat kolarski, więc jako, że byłeś reprezentantem Polski na tych mistrzostwach UCI Zwift, opowiedz nam, jak w ogóle wyglądało zakwalifikowanie się do kadry, jak wyglądał ten proces, no i potem sam ten start, jak wyglądały maszyny, na których jechaliście, czy wszyscy mieli te same trenażery, no to tak, taka historia, że tak powiem, od kogoś, kto to przeżył. Znaczy w sumie system kwalifikacji był taki, że po prostu nasi włodarze od strony Zwifta, czyli Daniel Wojtyna i Jacek Tarach, wiedzieli, którzy wyczynowi zawodnicy, którzy się ścigają na co dzień w grupach, mają Zwifta i na nim jeżdżą, znają się mniej więcej, że są w stanie się ścigać na tych wyścigach. Więc zostało, jako że tam jeżdżę już od jakiegoś dłuższego czasu na tym Zwifcie, korzystam z niego właśnie szczególnie w zimę, gdzie są słabe warunki, albo przy koronawirusie, przy tej całej pandemii, no to został mi zaproponowany start w takim evencie i z miłą przyjemnością zgodziłem się na to. Fajny taki udział w takim wyścigu, tym bardziej, że to był pierwszy oficjalny Mistrzostwa Świata. A jak to wszystko wyglądało? No UCI dopuszczało tych zawodników, którzy mają licencję i są też jakby poddani obowiązkowi kontroli antydopingowej. Więc musieliśmy wszyscy mieć tak zwane paszporty pozakładane, możliwość taką, że mogą przyjść do nas do domu w każdej chwili, nas kontrolować. No nie wszyscy tam amatorzy, ludzie trenujący, ścigający się na Zwifcie mają taką opcję, czy taki obowiązek. Więc tutaj właśnie zabrakło słynnego dominatora polskiego stu pod tym względem, że właśnie no, nie obejmuje go taki obowiązek i nie mógłby startować w tych mistrzostwach. No i UCI, żeby też uniknąć jakichś tam oszustw technologicznych, razem ze sponsorem głównym mistrzostw Garminem, firmą Garmin Tax w sumie teraz, bo to już połączone, zabezpieczyli wszystkich zawodników w ten sam trenażer Tax Neo 2. Więc wszyscy jechali na tym samym trenażerze,
nie można było przy nim nic grzebać, każdy miał te ID już przypisane przy wysyłce do swojego nazwiska, więc no, tutaj nie można było nic jakby przeskoczyć w tej kwestii technologicznej. A jeśli chodzi o sam wyścig i moje odczucia z niego, to troszkę głupi dziecięcy błąd zrobiłem na początku, ponieważ gdzieś tam zawsze w tym Zwifcie wiedziałem, że na tych podjazdach trzeba iść full, nie można odpuścić na chwilkę nawet na tych szczególnie przegibkach, bo jak na zjeździe straci się te 2-3 sekundy, to traci się ten draft z grupą i zaraz można stracić kontakt i grupa pojedzie. No i tak właśnie zrobiłem. Ścigałem się tyle, zawsze unikałem tego, kiedyś tam mi się zdarzyło i nauczyłem się to i teraz na mistrzostwach świata odpuści przede mną Japończyk, znany nawet proturowiec, tak właśnie koło peletonu i peleton nam odjechał i zostaliśmy po prostu z tyłu w mniejszej grupce, aczkolwiek w doborowych nazwiskach, bo przyjechałem ze Stebanem Chavezem jeszcze w grupie, więc no nie były to słabe nazwiska, no ale sporo za grupą. Ale tutaj jeszcze tak zapytam, bo na samym początku powiedziałeś, że trzeba umieć, że zawodowcy, którzy już są na Zwifcie, bo trzeba się umieć ścigać. No tak słuchacz nie uzwiftowiony może pomyśleć, no jak to, no, ktoś, kto jest na torze mistrzem Europy, to może nie umieć się na przykład ścigać na Zwifcie, więc jakie są różnice oprócz tego, jak powiedziałeś, na zjazdach, no w prawdziwym kolarstwie wchodzi temat tego, że też trzeba umieć skręcać i można dogonić grupę, jak się zjeżdża, czy też stacza się z tych zjazdów jak kamień, ale w Zwifcie no jest tam parę takich smaczków, które mówię, no pewnie będą ciekawe dla tych, którzy nieuzwiftowieni są. No tak, no przede wszystkim właśnie był ten, to co błąd popełniłem, to te przegibki, tak, że jak się, tu nie można pozwolić sobie też na, że już koniec podjazdu, poluzuje nogę na zjeździe, najwyżej dogonię. No nie, tu tak się nie robi, bo to jest jednak tylko komputer na tym, na wirtualnym, w realnym świecie. Nawet jak ktoś straci lekko tam przed końcem podjazdu, no to jest lepszy na zjazdach, dogoni, tak, a tutaj nie ma tej umiejętności zjazdowej, bo tu prowadzi sam komputer i ta waga też tak nie pomaga bardzo na zjazdach, jak chociażby ten draft całego peletonu, tej siła tej grupy. Co jeszcze jest? Umiejętność korzystania z power-upów, czyli takich jakby ułatwień, które tam się pojawiają losowo w danych momentach trasy i akurat na mistrzostwach świata były dwa do wyboru. Na 10-15 sekund to lepsza aerodynamika, że troszkę tam poprawiała aerodynamikę tego zawodnika, troszkę te waty jakby odejmowało wtedy i lżejszy zawodnik, piórko takie tak zwane dostawało się też, gdzie można było to szczególnie na podjazdach, na strąbszych momentach wykorzystać też na 10-15 sekund. Nawet nie wiem w sumie ile dokładnie jest, bo człowiek był taki w tym wyścigu zajęty, że nie wiedział ile to tam tego ułatwienia jest, no ale to piórko szczególnie właśnie w tych stromych podjazdach się wykorzystuje, żeby gdzieś tam te waty zmniejszyć i troszkę mocniej pojechać. To są właśnie taka umiejętność, którą posiada nasz słynny stół, gdzie bardzo dobrze wykorzystuje te power upy i naprawdę potrafi nadrobić tą umiejętnością nad zawodnikami stricte wyczynowcami. Bo tutaj też wspomniałeś, że są tylko dwa power-upy, czyli w zwykłych... Znaczy tylko dwa były na Mistrzostwach Świata dostępne, a są jeszcze, na pewno jest jeszcze taka ciężarówka się pojawia na co dzień w tym Zwifcie, no to taki właśnie podwójny draft jest, tak jakby się jechało za samochodem, trening taka możliwość jest, czyli mniejszy opór powietrza i chyba tyle, chociaż ktoś tam jeszcze nowego jakiegoś się pojawiało, jeszcze chociaż nie trafiłem na tutaj wyjdzie, że ja wiem dużo o Zwifcie, chociaż nie, w ogóle nie jeżdżę, nie mam za dużo pojęcia, ale słyszałem coś o takiej opcji, gdzie ktoś, kto jedzie za tobą, nie dostaje draftu od ciebie. Chyba coś, właśnie tak jakiś duszek czy coś się pojawia, no nie miałem okazji jeździć jeszcze z tym, bo tylko te Mistrzostwa Świata miałem i akurat miałem te dwa do dyspozycji. Aha. Power-upy, ale coś takiego się pojawia tam. No ja dopiero sezon tak trenażerowy zaczynam, tak? Te Mistrzostwa Świata były chwilę przed, jeszcze jeździłem na tym trenerze, żeby się jakoś tam przygotować, a tak naprawdę zszedłem z torowych Mistrzostw Europy na te Mistrzostwa Świata w Zwifcie, więc jeszcze nie miałem okazji gdzieś poznać tych nowych opcji. Wiem, że na święta nowe trasy nawet się pojawiły, jakieś tam
na tej słynnej watopi wirtualnej. Więc będę miał okazję teraz przy słabszej pogodzie, przy okazji świąt, przy okazji lockdownu nadchodzącego kolejnego, skorzystać z nowych tras. A jeszcze powiedziałeś, że wszyscy mieli wysłane te same trenażery, ale teraz pytanie też od, powiedzmy, takiego semi laika, bo coś o tym Zwifcie słyszałem, chociaż nie używam. Też jest opcja taka, że można mieć lepsze rowery, lepsze koła, ale chyba też na Mistrzostwach Świata to zostało ujednolicone. Tak, tak. Rowery się zdobywa z... Jak, im wyższy level, tym lepsze rowery się pojawiają. Też jest taki Tron Bike, jakiś świecący, kosmiczny rower, który po prostu jest ponoć najlepsza aerodynamika, najlżejszy jest w tym Zwifcie. I no, w tym Zwifcie faktycznie można też tą różnicę rowerów, gdy się normalnie tam trenuje i jeździ, odczuć na tych rowerach. Są rowery też MTB, gravelowe i tak dalej. Ale na Mistrzostwa Świata sprzęt był do wyboru, do koloru, jaki chcieliśmy, ale zostało jakby to zneutralizowane przez twórców Zwifta, że nie było tej różnicy sprzętu. Mogłem jechać na stalowym rowerze tam Zwiftowym, ale miałem tę samą aerodynamikę i wagę, co najwyższy model Canyona na nie wiadomo jakich super lightweightach czy coś, więc to akurat była dowolność co do rowerów, a wszystkie dawały tak naprawdę te same warunki. No i teraz muszę cię zapytać, bo chyba to też wiem, że to w innych wywiadach wspominałeś i też my tutaj mówiliśmy, że te mistrzostwa, no to nie jest wymysł pandemiczny, bo to miało być tak czy siak się odbyć, ale chyba ta forma miała być inna, bo z tego co kojarzę, to było ogłaszane, że po prostu przy okazji Mistrzostw Świata, czy gdzieś tam, czy oddzielnie zorganizowane będzie to na w jakiejś hali, czy na śródtorzu, czy coś w tym stylu, gdzie, no wiadomo, wszyscy mają jeszcze te same warunki, jeżeli chodzi o czas w dniu, no bo ty chyba jechałeś jakoś tak po południu, no ale oczywiście jak ktoś był tam z Australii czy gdzieś z innej części świata, to mógł mieć ten wyścig o 3 w nocy, więc to też nie do końca te niby równe warunki, no ale nie do końca się to dało tak może wyrównać. No dokładnie, no cały zamysł był już w Yorkshire przedstawiony na Mistrzostwach Świata we wrześniu 2019 roku, więc nie jest to wymysł pandemiczny, już była o tym mowa w maju, że będą, w Yorkshire to przedstawili, że będzie coś takiego, a faktycznie tego, co kojarzę, chociaż nie jestem aż taki tam super pewny tego, to był zamysł właśnie, żeby to zrobić w jednym miejscu, skupić wszystkich zawodników i żebyśmy jechali tak naprawdę peletonem na trenażerach koło siebie i to tak miało wyglądać. No ale no wyszło jak wyszło, zobaczymy jak to będzie w przyszłym roku. Mistrzostwa Świata szosowe są we Flandrii, więc zobaczymy, może to tam będzie gdzieś zorganizowane. Teraz musimy wszyscy czekać, no nikt nic nie wie, i okaże się niebawem pewnie. No dobrze, czyli teraz muszę cię, Wojtku, zapytać, bo już pytam teraz od czasu tych mistrzostw na Zwifcie, bo tak jak wspominałeś, no te zjazdy tutaj w prawdziwym kolarstwie, gdzieś tam trzeba zjechać, gdzieś trzeba dohamować, więc przyznam ci się bez bicia, że ja patrzę trochę na i biorąc pod uwagę, że Mistrzostwa Świata wygrał wioślarz, troszeczkę tak patrzę na te Mistrzostwa Świata na Zwifcie jako takie... jakby to ładnie ująć. No jakbym miał powiedzieć, które Mistrzostwa Świata są bardziej wartościowe i ktoś mnie zapytał, nie wiem, jazda na czas, jazda indywidualna, Mistrzostwo Świata w sprincie na torze, w wyścigu punktowym, czy Mistrzostwo Świata w Zwifcie, no to mimo, że jest to UCI, to chyba nie postawiłbym tutaj równości, znaku równości z Mistrzem Świata w kolarstwie Zwiftowym. I teraz muszę ciebie zapytać, jako że my nie unikamy trudnych pytań, czy jakie jest twoje zdanie? No, czy tutaj myślisz, że można postawić teraz Osborna w jednej linii z Alaphilippem, z Ganną i zawodnikami tego pokroju? Znaczy, myślę, że każdy mistrz świata zasłużył na swój tytuł, tak? Każdego też nie można tak stawiać obok, że tu Alaphilippe. No Alaphilippe wygrał start wspólny, ale nie dałby rady na czas, aczkolwiek też zdarzało się, że wygrawał czasówki. No Ganna zdeklasował na czas i widać, że on jest specjalistą w czasowych konkurencjach, tak? Bo mamy medal Mistrzostwa Świata na torze w drużynie, jest mistrzem świata na 4 km, tak? Czasówki są jego dominacją. Może dominacją Osborna będą wyścigi wirtualne tylko,
Są tacy ludzie jak Van Der Poel czy Pidcock, którzy potrafią się ścigać na, czy Van Aert też, no, też muszę tu go przytoczyć, potrafią się ścigać w trzech konkurencjach, tak, Przeła i Szosa, MTB i zdobywają medale, więc no, tutaj też tak ciężko odbierać temu Osbornowi jakby wartości tego tytułu, aczkolwiek jest to nowy wymysł. I tak samo dla mnie, tak samo Mistrzostwa Świata w Zwifcie, jak i te Mistrzostwa Świata w e-bajkach na MTB, to takie troszkę mniej, są mniej cenne na pewno niż te Mistrzostwa Świata takie, Mistrzostwa Świata osiągnięte tą typową siłą nóg, siłą mięśni, głową, no i sprzętem także też, które gdzie to tak naprawdę tylko i wyłącznie człowiek decyduje, jak ten sprzęt tam napędzić i steruje tym sprzętem, a nie gdzieś tam ten sprzęt wspomaga i te power-upy na trenażerze też wykorzystuje, więc no, tak mam właśnie w głowie, gdyż my zastanawiałem się wcześniej nad tym, że te e-bajki, te Zwifty to póki co będą zawsze gdzieś tą taką mniej cennym tytułem niż na pewno te tytuły w tych konkurencjach typowych, tych tradycyjnych, kolarskich. No to muszę odetchnąć, bo ja też mam takie, ostatnio to w ostatnim naszym odcinku podcastu właśnie mówiliśmy, że to jest taki, jak to, nie, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale coś w okolicach, że to jest taki mistrz świata w kolarstwie ograniczony, w sensie, że tu jest kolarstwo takie, no, ergomety, tak? Ergomety plus używanie power-upów, ale na, tak jak powiedziałeś, no, taktyka, popatrzeć przeciwnikowi w oczy, czy na czasówce, popatrzeć, z której strony wieje wiatr, gdzie są dziury, gdzie jest dobra linia w zakręcie. No i to są te wszystkie rzeczy, gdzie troszeczkę, tak jak mówisz, no, jest to nawet nie na drugi plan, no, nie istnieje to w tych zawodach wirtualnych. No ale teraz spokojnie, bo nie wychodzimy na dwór, przenosimy się zostajemy w hali tym razem i możemy porozmawiać nareszcie o torze. Czyli powiedz nam, Wojtku, bo nasi słuchacze, niektórzy wiedzą oczywiście, co na tym torze robisz. No co, jeździsz w kółko i skręcasz w lewo, spójrzmy prawdzie w oczy. Dokładnie, właśnie od wczoraj miałem też rozmowę w PKO-lu i mnie jeszcze na szczęście z dziećmi, gdzie dzieci na szczęście one mnie nie zapytały, dlaczego skręcamy w lewo, ale zapytali mnie w PKO-lu. No jest to ciężkie pytanie tak naprawdę. Czemu? Gdzieś tam wyczytałem, zacząłem się interesować, przeczytałem w internecie, że to względy natury człowieka, po prostu, że łatwiej człowiekowi w lewo się skręca, też, że serce jest po lewej stronie, budowa anatomiczna tam ciała, wnętrzności też, że to wszystko jest zależne od tego właśnie, że w lewo będzie człowiekowi zawsze lepiej skręcać. No gdzieś tam miałem porównanie, że w żużlu też i zacząłem wprowadzać w żużlu i w żużlu piszą, że tłumik jest z prawej strony, dlatego w lewo się skręcą, no ale na rowerze nie mam tłumika, więc to było słabe szukanie w żużlu odpowiedzi na moje pytanie. No ale to chyba właśnie trzeba popatrzeć na te względy, że gdzieś tu musi być ta budowa, anatomia człowieka ukierunkowana w to, żeby to w lewą stronę jeździć. Też wydaje mi raczej się... Raczej to nie jest jakaś moda i wymysł, a będziemy sobie w lewo jeździć. No ktoś to musiał ten wymyśleć, ponieważ no, biegacze no nie, ale... też jeżdżą w lewo. No właśnie, biegają w lewo, biegacze, tak? Więc tak jakby tutaj myślę, że to jest do pewnego stopnia nawet może i nie naukowe, może gdzieś jakaś tradycja, tak? Bo to pewnie starożytna Grecja, biegi, a potem jak odnowili igrzyska, no to jako, że biegało się akurat w tym kierunku, no to potem bieganie, no jak już się biega, no to już przy okazji jeździ na rowerze, to dlaczego miałoby się w drugą stronę? Więc tu mogło być to, ja bym tutaj zaryzykował jakąś naprawdę taką, by się było wybrać w ileś tam wieków przed Chrystusem i poszukać, ja bym się nie zdziwił, jakby to było jakimś kierunek planet na przykład, albo tam Grecy mieli po prostu jakiś swój obrządek i to zostało dla wszystkich, bo nie tylko kolarze rzeczywiście skręcają cały czas w lewo, no bo w żużlu, no to równie dobrze można by było zrobić tłumik po drugiej stronie. To też jest takie tłumaczenie. Tak samo. No też mówili, że łańcuch jest po prawej stronie, ktoś powiedział, no ale dałem przykład, ale Amerykanie mają w feltach po lewej stronie. Po lewej, dokładnie. Na czasowe konkurencje. I już jest tutaj konflikt. Więc jednak to nie chodzi o łańcuch na pewno w rowerze. Ale, teraz powiedz mi, bo ty nie dość, że
skręcasz, jeździsz na tym rowerze, skręcasz w lewą stronę, to tam zajmujesz się dystansami średnimi, no ale głównie tymi dosyć najdłuższymi i tymi zwariowanymi, no bo też nie to, że ty nie tylko skręcasz w lewo, ale się łapiesz za mostek, łapiesz kolegę, wypychasz go, jakieś w ogóle totalne szaleństwo, więc powiedz nam, w jakich dyscyplinach smakujesz, że tak powiem. No ja się domyślam, bo wiem, jakie masz medale, ale opowiedz tu słuchaczom, żeby wiedzieli, o co chodzi. Znaczy, że tak powiem, odwalam najczarniejszą robotę na torze, czyli trafiły na mnie dwa najdłuższe dystanse, jakie są w kolarstwie torowym, czyli wyścig punktowy na 40 km, 160 rund 250-metrowego toru i wyścig Madison 50 km, czyli 200 rund 250-metrowego toru. Są oczywiście dystanse zawodów oficjalnych mistrzowskich, czyli Igrzysk Olimpijskich. Wyścigi są tak naprawdę takie same. Co 10 rund punktowany finisz jest na torze 5-3-2-1 za pierwsze 4 miejsca, 5 punktów za pierwsze, 3 za drugie, 2 za trzecie, 1 za czwarte miejsce. Ostatni finisz na metę, na kreskę jest podwójnie punktowany 10-6-4-2. Za nadrobienie okrążenie 20 punktów bonusu, za stracone okrążenie do peletonu minus 20 punktów straty. Wygrywa ten zawodnik lub ta para, która zdobędzie jak największą ilość punktów przez ten cały wyścig, przez te 200 lub 160 rund. A czym się różni Madison od wyścigu punktowego? Wyścig punktowy jadę sam, a wyścig Madison jadę w parze z kolegą i zawsze jeden zawodnik jest włączony do wyścigu. Nie jedziemy jeden za drugim tego wyścigu, tylko jeden wyścig trwa jakby aktywny, a drugi zawodnik jest wyłączony, jeździ gdzieś tam troszkę wyżej pod bandą, że tak to nazwę, i w momencie, gdy się zbliżamy do siebie, zaczniemy się wymieniać, wyłączony zawodnik podjeżdża do tego aktywnego i wymieniamy się wypchnięciem, takim specyficznym wypchnięciem ręką. Jest to już taka technika, było wiele tam technik tych wypchnięć, ale taka już po prostu została technika gdzieś tam opanowana, że wszyscy z niej korzystają. Ona jest chyba też już zgodnie z przepisami tam ustanowiona w przepisach, wypchnięciem takim specyficznym ręką, które daje taką katapultę, troszkę taką sprężynę. Wymieniamy po prostu sobie zmianę i tą aktywność w tym wyścigu. No i jeszcze jest, a to tutaj chyba, znaczy pewnie też się gdzieś tam pojawiasz na wyścigu na kreskę, czyli w skraczu, tak? Czy nie jest tak? Rzadko, ale się pojawią, ponieważ nie jestem takim mega szybkim zawodnikiem, a wyścig scratch 50 na 50% kończy się finiszem z peletonu, ale też może być to wyścig po prostu umieralnia tak zwana, czyli na wyniszczenie zawodników, na uduszenie, że czasami się zdarza, że w skreczu, tak jak było na Mistrzostwach Świata w Berlinie ostatnich, że z 24 zawodników zrobiło się 8 grupek po 3 osoby tak naprawdę i nie wiadomo było czasami kto prowadzi, a to było wyścig na wyniszczenie po prostu. Więc rzadko się pojawiam na tych ważniejszych imprezach w skreczu, ale zdarzało się, że startowałem Puchary Świata także w skreczu. No tak, i w tym wyścigu punktowym dwukrotny mistrz Europy, brązowy medalista mistrzostw świata UCI, no i też jeszcze brązowy medalista w Madisonie z Berlina z 2017 roku, czyli ten 2017 rok bardzo, bardzo udany, ale powiedz może, jak ten rok 2021, jak tam wyglądają na razie twoje plany, bo miejmy nadzieję, jak to zawsze się mówi, wszystkiego najlepszego w nowym roku, to teraz chyba się zmieniło na wszystkiego normalnego, więc jeżeli udałoby się ten rok rozegrać w miarę normalnie, bo wiem, że też startujesz w sześciodniówkach i to zazwyczaj jest też dużo latania, dużo podróżowania, wspomnieliśmy te igrzyska wojskowe, jak wyglądają plany, jeszcze ścigasz się przecież na szosie też, jak wyglądają, no i na Zwifcie, więc jak wyglądają plany na ten 2021? Znaczy plany powoli się fajnie układają, no muszę przyznać, że mam pierwszą zimę od 8 lat spokojną, z czego się cieszę, bo nastąpiła reforma trochę kolarstwa torowego, akurat tej zimy miała nastąpić, ale przez pandemię to się tak fajnie wszystko złożyło, zlało terminami, że kolarstwo torowe, Puchary Świata zawsze były przez zimę.
od listopada do stycznia, Mistrzostwa Świata w lutym. Po Berlinie miało właśnie się to wszystko zmienić, że Puchar Świata miał być w sezonie letnim, mają być od lipca do września, Mistrzostwa Świata w październiku. I tak też będzie, więc zimę mam spokojną, ale zaczynamy. Najbliższy mój start będzie prawdopodobnie dopiero w kwietniu, albo może tam w połowie marca, więc mam naprawdę fajną zimę na przygotowanie, na odbudowanie się od podstaw. A co do takich planów, takich ważniejszych startów, no to UCI podzieliło też Puchary Świata. Było ich ostatnio 6, a teraz zrobili 3 Puchary Świata i zrobili nową serię Puchar Narodów. Tak naprawdę to samo co Puchar Świata, tylko że pod inną nazwą, no żeby więcej było po prostu takich imprez torowych, mniejszych, większych, żeby to marketing, sponsorzy, czy tu może w tym kierunku trzeba to upatrywać. No i pierwszy taki Puchar Narodów mamy w Newport w Wielkiej Brytanii. Drugi to będzie w kwietniu, w maju będzie w Hongkongu taki Puchar Narodów i w czerwcu jest w Kolumbii w Kali. Wiadomo, później Igrzyska Olimpijskie są na początku sierpnia, są konkurencje torowe, czyli pierwszy tydzień sierpnia to jest kolarstwo torowe, a jest to ostatni tydzień Igrzysk Olimpijskich, czyli tak naprawdę kolarstwo torowe jest jedną z zamykających Igrzyska Olimpijskie dyscyplin. No i w październiku są Mistrzostwa Świata w Aszchabadzie w Turkmenistanie. Że tak powiem, dzika nazwa dla kolarstwa torowego, ale tor kolarski już jest ładnych parę lat. Był zbudowany na Igrzyska Azjatyckie. Gdzieś tam już na zdjęciach widziałem bardzo ładny obiekt. A jeszcze zapomniałem, że w czerwcu mamy Mistrzostwa Europy Elity, gdzie jeszcze nie wiadomo, zostały one przeniesione z lutego na czerwiec. To jak wcześniej wspomniałem, bardzo mi się podoba, że mam troszkę więcej czasu, żeby naprawdę odbudować się od podstaw, nadrobić zaległości, których tak naprawdę nie mogłem przez te ostatnie lata, ponieważ cały czas byłem w sezonie i nie mogłem się poświęcić nad danym treningiem, no bo zawsze gdzieś musiałem być w tej gotowości startowej. A tak jak jeszcze nie wspomniałeś, no wiem, że te sześciodniówki, no to też dla kolarzy torowych to jest dosyć lukratywna sytuacja, więc czy one są jakoś przesunięte razem z tymi pucharami świata, czy raczej będą właśnie gdzieś w zimie, jak wygląda tutaj sytuacja sześciodniówek? Część sześciodniówek pozmieniało swoje terminy na wcześniejsze, tak jak Rotterdam był zawsze w styczniu, miał być w listopadzie. No ten sezon zimowy na pewno nie będzie żadnych sześciodniówek. No tak. Mamy przerwę od sześciodniówek. Nie będzie Londynu, nie będzie historycznego już Gent, Rotterdamu, Berlina, Bremen. Już i tak tych sześciodniówek jest mniej niż kiedyś, ale no nie będzie żadnej sześciodniówki. Wszystko ma wrócić do normy przyszłej zimy. Ma być Rotterdam przyszłej zimy, ma być Gent. Wszystkie po prostu mają wracać. Bremen, Berlin, Kopenhaga. Więc jeszcze nie ma jakichś tam konkretnych dat tych sześciodniówek, no ale jak będą, to zapewne będę też się pojawiał, bo to jest naprawdę fajna impreza i fajne doświadczenie, fajny trening i też super ściganie, tak, przez 6 dni. No i jeszcze wiadomo, gdzieś tam trzeba będzie wcisnąć te e-mistrzostwa na Zwifcie, no bo tak nie wspomniałeś, wymieniałeś. Dokładnie, to. Ale jeszcze terminu nie mamy e-mistrzostw, więc nie wiem. Jako jedyne chyba, no nie licząc sześciodniówek, ale no nie licząc sześciodniówki jako tam mega ważne imprezy, ale no z tych mistrzowskich imprez, no jedyne, które się nie określiły jeszcze, to są mistrzostwa w e-kolarstwie. Czyli czekamy w napięciu, bo wiadomo, no jak trenerzy podpięci pod gniazdko w napięciu na tą datę tych kolejnych e-mistrzostw. No i Wojtku, nie trzymam cię, bo już powoli pewnie też jakieś przed lockdownem te jakieś świąteczne zakupy, więc normalnie życzyłbym ci powodzenia w tym nadchodzącym roku, zdrowia, no i wszystkiego najlepszego ogólnie, ale ja życzę już, tak jak wspomniałem, życzę ci normalności, żeby jak można było się normalnie przygotować, żeby normalnie wystartować, żeby normalnie się przemieszczać po tym świecie, no i myślę, że to już, tak jak sam powiedziałeś, masz czas się odbudować, więc to sam wyniki przyjdą same, jeżeli będzie normalnie. No tak, no, dzięki wielkie za takie życzenie też wzajemnie, a tak mówiąc odnośnie też tej normalności tego koronawirusa, to ja tak się śmieję zawsze do ludzi wszystkich, mówię, że oni się tu boją koronawirusa, czy tam boją podróżować w tym czasie. No ja nie boję się podróżować i tak sporo w tym roku
podróżowałem ze względów oczywiście sportowych. Byłem w Wuhan i już mnie nic po prostu nie zaskoczy, tak to w żartach mówię. Już niczego się nie boję, byłem tam, zobaczyłem te Chiny, które teraz są tak bardzo straszne dla ludzi, więc nie jest mi straszne podróżowanie, wiadomo, wirus trzeba uważać, ale to podróżowanie na pewno w dobie tej pandemii też nie jest mi straszne. Widzę różne podejście w krajach, czy w Turcji, czy w Bułgarii, jak ostatnio byliśmy, do tej całej sytuacji, więc... No o ile się nie mylę, to w Turkmenistanie było zakazane w ogóle słowo koronawirus, więc w Turkmenistanie było zero przypadków koronawirusa, więc to akurat dobre miejsce na Mistrzostwa Świata, no bo tak. Tamten... No na pewno, nawet problem. Turkmenistan jeszcze nie jakby to... Nie usiadłem do Turkmenistanu, bo zawsze gdzieś tam, nim gdzieś wyjeżdżam, to się trochę interesuję okolicą chociaż albo krajem, więc jeszcze do Turkmenistanu mam troszkę więcej czasu do zainteresowania tym krajem. Najpierw tutaj mam, mówię, Puchary Narodów, Newport szczególnie, bo w Hongkongu czy w Kali już byłem, więc wiem, czego się mogę tam spodziewać. Newport to jest Walia, więc w Walii jeszcze mnie nie było. Zobaczymy, co to będzie. No i mówię, też nad Japonią trzeba, najbardziej się pochylić trzeba nad Japonią. No tak, jak ta Japonia. To Tokio 2020 w nawiasie 1. To Wojtku, dokładnie. Dziękuję pięknie za czas spędzony z nami. I tak jak mówię, mam nadzieję, może do zobaczenia, bo ja akurat od Walii mieszkam jakieś 80 kilometrów, więc może tam przyjadę z flagą. Z flagą oczywiście marynarki wojennej Rzeczpospolitej no, Polskiej. Dokładnie. Dzięki wielkie. Dzięki I wielkie. Hej. Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. A jest, dobra, już popuszczam. Na razie słychać ok. Aha, dobra, czyli nie, to będzie dobrze, bo kabel w drugą stronę strasznie przerywa. Okej, okay. Wojtku. W ogóle witam. No cześć.